Do kolejnego punktu przyjęcie. Na początku tak udawcy nie przywitałem gościa, ale to tradycyjnie naszych goście witam Państwa przedstawicieli Fundacji oraz Pana portalu 24. To taka gafa na początku, nie przywitałem wszystkich radnych, ale nie przywitałem właśnie, więc chciałem wyprostować. Przechodzimy do kolejnego punktu przyjęcie protokołu 31 sesji po kolei. Są uwagi do protokołu 31 sesji. Proszę bardzo. Mówimy o protokole z 19 lutego. Tak. Panie Przewodniczący, Szanowni Mądrzowie, Zbigniew Małgorzata. Dzień 19 lutego. Nie przyjęliśmy. Nie przyjmowali do tej pory, tak. Było wycofanie. Dotyczy punktu I, gdzie procedowaliśmy uwagi do projektu studiów uwarunkowań dla dzielnicy Dunacka. Ja tam zgłaszałem swoje uwagi, o czym w protokole jest zapisane. Pan Marek Lelo wnosi o sprecyzowanie w punkcie drugim, o który teraz chodzi. I dalej przewodniczący zwraca uwagę radnemu, że powinien trzymać się od głosu w przedmiotowej sprawie, ponieważ jako członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowego Tocznia działa w imieniu spółdzielni, a nie rady. I jaką pan chciał uwagę mieć? Proszę na piśmie, bo będą to było zwiększyć. Ale co ja mam? Chciałem zapytać przede wszystkim jedno. Nikt mi uwagi nie będzie zwracał. Znaczy to może niefortunne sformułowanie, nie zwraca uwagi, ale no, zwrócił uwagę na taką informuję. Zwierzę. Dobrze informuję. Będzie sprostowany. Informuję. Przyjmuję. Natomiast nie poczuwam się, jest to, proszę, żeby to było zaprotokołowane, że nie zgadzam się, nie poczuwam do tego, że tutaj działam, przychodząc na sesję, przychodząc na komisję, jako członek Rady Nadzorczej działam i wyłącznie tutaj jako radny wybrany przez mieszkańców. Sam pan wie dobrze, że w tej sprawie... W momencie nie skończę, panie przewodniczący, bardzo proszę mi przeszkadzać. W takim układzie proszę podać mi podstawę prawną do tego sformułowania, które znalazło się tutaj w protokole i to, co pan stwierdził. A czy będzie to zmienione na informuję? Na podstawę prawną i w tym momencie, żeby proszę wszystkich tutaj koleżanki, kolegów radnych, żeby nie brali tego do siebie, ale jeżeli pan przewodniczący w swojej mocy w ten sposób stwierdza, że ja jako radny działam inaczej, na inną rzecz, a nie na rzecz radnych mieszkańców, jako radny dzielnicy, to jakie ma to przełożenie w tym momencie na innych radnych z naszego grona? Na przykład, jedźmy o tej stronie, Basia jest nauczycielką, lobuje na swojej szkoły, żeby było. Pan Stanisław robi projekt, przewodniczący Komisji Sportu działa w klubie w Orliku i inni po prostu. Jakie to ma odniesienie? Czy pan przewodniczący raczył zwrócić uwagę, że nie mogą zabierać głosu na temat szkolnictwa, na temat remontu szkół i innych rzeczy? Nie, proszę pana, pan prezentuje... Jeszcze nie skończyłem. Dobrze. Za tym, co pan powiedział, nie idzie tutaj żadne wsparcie finansowe. Wręcz powiedziałem, że spółdzielnia dokłada, ale współdziała na korzyść mieszkańców, a nie wręcz odwrotnie. Nie idą za tym żadne pieniądze, bo to robią z własnych środków i chcieli robić dla dobra i dla wygody mieszkańców. A za tym lobbowaniem, o którym pan tutaj wspomniał, według innych radnych za tym środki idą na szkół i tutaj nie ma żadnego sprzeciwu, prawda? Więc dlatego proszę o wykładnię prawną w tym temacie, co pan co tutaj podniosłem, żeby było jasne i czytelne. Już panu odpowiem. Jest pan organem kontrolnym. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym spółdzielni mieszkaniowej, która z założenia powinna dbać o interes swój. Musi się pan tym zgodzić. Ja pytałem, jeżeli pan o to chodzi, oczywiście bardzo poważne wątpliwości są co do pana tego zachowania, to mówię uczciwie. Nie wiem, jakiego zachowania? Tego, że pan włożył taki wniosek. Jest pan przewodniczący Rady Nadzorczej spółdzielni? Jest. Składał pan wniosek, który miał przynieść korzyści spółdzielni mieszkaniowej, czy nie? Nie. Bo pan twierdzi, że nie, ale jeżeli się przekwalifikuje działkę z działki, teren udzielony na działkę budowlaną, to jest to korzyść dla organu, no przecież chyba jedyny. Nie, panie przewodniczący, proszę nie mylić pojęć. Nie mylę pojęć. Nie mylę pojęć. Bo robi pan to po raz pierwszy. Nie mylę, to pan
natomiast nie. Proszę, jeżeli ma pan wątpliwości, proszę ma, włożyć. Mam wątpliwości. Dobrze, te... proszę włożyć do protokołu sprostowanie pisemne. Nie, ja nie, pan... bo regulamin przewiduje, proszę pana. Pan mi każdy postawił panu. Ja panu mówię to regulamin. Ja do pana ustnie wobec wszystkich radnych na sesji, żeby pan przedstawił opinię prawną w tym temacie. To są opinie do mnie, nie tylko do mnie, tak również do innych radnych, którzy pracują w szkołach, które skończyłem, którzy są, zarządzają ornikami, więc tak samo i robią projekty inni ludzie po prostu. Więc proszę w tym momencie wziąć i przedstawić to, jeżeli nie, to proszę z tego się wycofać. I ja, przeprosić w tym momencie. Nie, ja już panu powiem, ja nie poinformowałem. No i powtarzam, nie działam na szkodę rady dzielnicy, tylko dla dobra rady i dla dobra mieszkańców. Nie, już panu i tutaj powiem. Przychodzę i wyłącznie jako radny, a nie jako członek, już panu, jako przedstawiciel rady. Ja pana poinformowałem, że i może... to wszyscy tutaj nie mogą mi zarzucić tego, że wiele razy na komisji, czy infrastruktury, czy innych, pytano, pokazywano pisma, które przychodziły ze spółdzielni czy w imieniu, to chodziło o spółdzielni mieszkaniową, żebym zajmował jakiekolwiek stanowisko za spółdzielnię. Od tego jest instytucja, tam jest zarząd, a nie ja jako Marek Dyro mam zajmować stanowisko. I nie będę tego nigdy przejmował. Ale pan jest organem kontrolnym zarządu. Już panu podam przepis. Paragraf 28 ust. 2. Tak. Radnemu lub członku zarządu przy podejmowaniu decyzji w związku z pełnioną funkcją ma obowiązek kierować się wyłącznie interesem wspólnoty samorządowej dzielnicy. Radny lub członek zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie, ani w zarządzie, ani w komisji, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego. I tu, nie jest proszę poprosić, ale to pan twierdzi, tak, a trafisty twierdzą bardzo niejednoznacznie, powtarzam panu, bardzo niejednoznacznie, jest pan w organie kontrolnym zarządu i trafisty twierdzą bardzo niejednoznacznie. I pan twierdzi, że nie, panie. Oczywiście, że nie. Ja panu, tak powtarzam. Wobec czego informuję pana, że może być to uczone jako interes prawny według mnie i tyle. I takie sformułowanie ja do protokołu prosiłbym bardzo. Zielonego darunku. No taki był wniosek. A nie można zielonego darunku podnieść. Ale tam jest teren wydłowy przez miasto przeznaczony Grażyna za budowę mieszkaniową nie, nawet. Nie, pewnie studium był ten. No co jest studium teraz? Jest tam przeznaczony również pod budowę mieszkaniową za Rady Ameryki, żeśmy nie odkryli. Dobrze, jeśli ma pan jeszcze jakieś uwagi do protokołu, proszę na piśmie. Oczywiście. No to proszę pisemnie złożyć. Do protokołu pisemnie. Czy ktoś z państwa ma jeszcze uwagi do protokołu? Proszę. Tak, jeszcze jedno. Ale to na piśmie, proszę. Ale już panu odpowiem. Protokół się na piśmie. Formuj uwagi na piśmie. To pan może wziąć i napisać błędy i głupoty, albo niepełne protokół. No już odpowiem panu, może pan wglądać z protokołu, nie ja protokół. I ja protokół prezentować. Protokół zostanie przyjęty i będzie jak samo jak przyjęty w każdych 5000. Może pan rada przyjęła protokół i nie ma nic do tego. No odpowiem panu, może pan sprostować na piśmie. Dobrze. W momencie tego, proszę powiedzieć, czego będą sprostowania dotyczyć. Jeżeli pan nie jest dobrze, to pan powinien wiedzieć, że może pan na piśmie sprostować. Proszę powiedzieć, czego dotyczą sprostowania. Drugie sprostowanie dotyczy, żeby było. Zapytałem w wolnych wioskach w punkcie 5 odnośnie pobrania za wyjścia wiek. Tu jest jednak ten, że ja zapytałem. Nie, to była na temat tego dyskusja. I powinno to się znaleźć. Nie powinno się znaleźć. Ale proszę przeczytać, co protokół wymaga. Co protokół wymaga od pani, która protokołuje. Proszę przeczytać, dobrze. Co protokół wymaga. Proszę ja nie się zapytam. Proszę proszę pani, żeby na piśmie składać nasze odniesienie do protokołu, nasze uwagi. Ale w jaki sposób mamy złożyć, skoro protokół dzisiaj internet na pocztę czyszę 15:15? Ale był od piątku dostępny przez pana. Był od piątku. Właśnie się jakoś umawiali. Nie był 21. Nie, proszę pana. Umawiali się odnośnie pana. I żaden problem nie jest jakoś odnośnie. Dobrze. Proszę na piśmie złożyć te protokoły. No. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem 30. A pan ten tak chciał się rozmawiać do protokołu. Panie przewodniczący, ja czuję się naprawdę obrażony przez pana Lelo i wypraszam sobie tego typu sformułowania. To jest moja praca i wszyscy tutaj pracują. Ale ja powiedziałem pani sędzie, że pan nie brał tego do siebie, tylko chodzi o sam fakt, po prostu. Ale o ja nie powiedziałem, że pan ma interes, tylko ja powiedziałem do pana przewodniczącego, że każdy dziś ale pracuje to jest, na terenie dzielnicy, że pan działa dla dobra mieszkańców. I to jest prawda. Zupełnie inaczej, nie tylko ja to przyjąłem. Ale co ma pan powiedzieć panie nauczyciele? Ale nie o to chodzi. W jakim interesie czasem działa? Ale nie było mowy o tym, tylko była mowa o tym, że działamy dla dobra, nie prywatne, Wasiu, nie prywatne, tylko dla dobra działamy, a zarzuca się nam,
że to jest jakieś niedozwolone. Panie Marku, nikt panu tego nie zarzuca, to jest wprost, ale jest wprost w statucie. Radny powinien się wyłączyć w tym momencie. Panie przewodniczący, z tego wygląda tak, że członkowie. Jest pan przewodniczący Rady Nadzorczej w spółdzielni? No jest to organ ochrony? Jest. Jest to jakiś organ reprezentujący spółdzielni? Najwyższy? Tutaj? Nie, ogólnie. Jest. No i co? I zgłaszają pan ten wniosek, zgłaszał pan, jakby to powiedzieć, interes spółdzielni na ludzi. Nie, proszę pana. No to panie przewodniczący, czy zabiegali pan? Ale w drugim przypadku nie zabiegali, powinien pan w tej kwestii nie wypowiadać. A kto pan, że wszyscy zabiegali? Mieszkańcy zabiegają. To pan mówi o to, co pan. Panie przewodniczący, z tego to tak wygląda, że członkowie spółdzielni mieszkaniowej, osoby, które mieszkają w blokach spółdzielni, w ogóle nie mają prawa do. Ale nie, proszę pana. W żaden sposób zabiegać o swoje interesy. Ale proszę pana, no nie jest pan coś na niszczy. Pan sobie kwantę interesu prawnego przeczyta. Interes prawny dotyczy organów zarządzających, organów kontrolnych. Statucie jest. Statucie wytłumaczy, jakby kolega Lelo samodzielnie był w stanie przeforsować. Ale nie, proszę pana. A to jest 21 radnych. Już panu odpowiadam, ale statut mówi jasno, że ja radny wyłącza się na dysput. Człowieka na co się liczy? Nie, interes prawny. Niech pan to przeczyta o podróżnictwo ochrony swoich interesem prawnym. Interesem prawnym jest, jeżeli jest zarząd i rada nadzorcza jakiegokolwiek organu. Jest pan prawie nadzorcy? Proszę zapytać. Proszę zapytać. Panie potrafi tego zrobić. Proszę zapytać. Ja pytałem. No i będzie pan panu na piśmie. Ale dlaczego? Ale to jest zarzut. To nie, nie, to jest zarzut. Ja pytałem po pana rozmowie z panem. Po sesji. Więc jeżeli jest zarzut, pan to przy wszystkich tutaj zarzuca. Nie zarzuca. I nie zezwala wręcz, prawnie powiedział, że ja brał udział. Nie. Prosiłem pana o wyłączenie się. I dlaczego ma prawa wystąpić w interesie mieszkańców? To proszę zapytać, czy to dotyczy interesu prawnego, czy nie. Jeżeli będziemy mieć jednoznaczną odpowiedź od prawników miasta, wtedy będziemy. Zamykam, pójdzie. Dobrze. Znam się, proszę. To jest jeszcze do uwagi do protokołu 31 sesji. Nie widzę wobec tego, czego poddaję. Mogę panie przewodniczący jedną rzecz? Proszę. Dziękuję. A wy się tak grzecie, że wolę was nie słuchać. Ale nie, bo to do faktacji mogą. Bardzo bym prosił. Trzeba złożyć te piśmie uwagi, koniec. Dobrze, to tylko w jednym temacie wszystko. Chciałem tylko powiedzieć, że tak, na początku będzie, że nikt, żeby nie brał, bo to chodzi o to, że każdy działa, tak, Basia, czy pan Stanisław, czy Grzegorz, czy ktoś inny, dla dobra mieszkańców. Na dobra, ja nie powiedzieli, że w Brani Boże nie jestem za tym, żeby mówić, że nie, że w jakimś interesie Basiu, albo to pani Stanisławia, albo ktokolwiek inny. Nie, dla dobra działa skąd jest i żeby było lepiej, bo nie jest wcale dobrze. Dla dobra, nie ma w tym prywatnego interesu. Ale ja nie mówię o interesie prywatnym. Celowo, że po prostu stamtąd się pochodzi, stamtąd się jest i działa się ten mieszkańców. Jesteśmy stąd, działamy dla dobra tych mieszkańców. O to chodziło. Myślę, że jak chodzi o tę dyskusję, jeszcze żeby było, ja nie wiem o pana interesie prywatnym. Ja mówię o interesie prywatnym. Panie przewodniczący, ale to się przekłada na każdego członka spółdzielni. Nie, na każdego. Bo majątek spółdzielni jest prywatną własnością członków. Już panu nie powiem, ale nie ja, ale nie pan poczytał przyczyny sądu. Nie ja orzekałem sądu, kogo interes prawny dotyczy. Interes prawny reprezentują w interesie prawnym szeroko tego rozumienia zaczęły. Zarząd każdego organu, rada nadzorcza. Oni reprezentują interes prawny spółdzielni, nie członek. Jakby pan był członkiem, żeby nie byłoby żadnego określenia, żeby pan radny nie było. Jest orzeczenia, są orzeczenia sądu, że interes prawny reprezentuje zarząd i rada nadzorcza. I ja na tym podstawie, no nie reprezentuję pan. Ten zarząd, który pan tutaj. Więc powiedziałem, że informuje. Wycofuje to, informuje będzie protokół. Ale nie, ja tutaj jest jeszcze ta druga rzecz, że działa po prostu, ktoś mi za pan tu jest. Nie działa w imieniu. Działa w imieniu spółdzielni, a nie rady. Nie. Może informuję, że takie osoby. Działa w interesie mieszkańców, a nie rady. Takie działanie może być po tak. Ale może to nie jest. Może być pytane. I to jest nie ja to. Dobrze, ma pan uwagę na to, ale proszę pisemnie. Głosujemy, to jest za przyjęcie. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Trzy osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z 31 sesji Rady Dzieci 12. Przechodzimy do kolejnego protokołu 32. Czy są uwagi do protokołu 32? Nie widzę wobec powyższego podstawu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Moi.
poprzednim razem, kiedy komisja zgłaszała wniosek o przeznaczenie z rezerwy, pan przewodniczący tutaj mał pismę dotyczący ubiegłego roku, gdzie dotyczyło to, że nie wolno przeznaczać środków takim terenem Orlenu, który opowiadał, że tak powiem, nieładnie może nawet. I wprowadził państwa błąd. Ale na jakiej podstawie pan tak wie? Dlatego, że przede wszystkim to pismo dotyczyło środków z 2012 roku. Nie dotyczyło, a poza tym, jeżeli pan przewodniczący rozumie, że pan kontroluje przychodzącą pocztę z wykonania zadań, powiedział pan, że nic nie zostanie zrealizowane. Nie powiedziałem, że nic. Nie powiedziałem, że sprawdzimy sobie to na tym, że nie zostaną te pieniądze realizowane przez każdego. Istnieje tak, bardzo duże prawdopodobieństwo. Że nie zostaną i wręcz tego panie zadań, nie będą zrealizowane. Tak. Tak. Więc jeżeli pan kontroluje pocztę przychodzącą, to pan powinien wiedzieć raz, że organy dziękują. Ale tym radnym, którzy podjęli decyzję o przeznaczeniu środków, po zadania zostały wszystkie prawie wykonane. Który? Wszystkie. Straż miejska, jako organ miejski. Straż miejska, policja, a również pan o straży miejskiej mówił, że nie będzie miał. Nie, straż miejska, powtarzam pan. Prosił do pana, panie przewodniczący. Dobrze. Proszę, pan twierdzi, że ja nie mam pan dokumentu. Dokument był jasny, pismo było do wniosku. Do 2012 roku. Nie, 2013. Nie, to pismo, które pan dobrze, ja pan, nie będzie więcej na pan uwagi do protokołu, proszę na piśmie. Głosujemy, kto jest za przyjęcie protokołu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z 31 i 32 sesji. Przechodzimy do...